Siemaneczko, w 57 części Let's Play Lobos troszeczkę się pozmieniało, nawet całkiem sporo, bo wybiłem 3/4 flory i fauny na bagnach. Taki mamy obecnie poziom. Taki mamy obecnie poziom siły i poziom HP, także no jak sobie porównacie z ostatnim odcinkiem, no to jest spory progres. Już nawet nie pamiętam, ile poziomów wbiłem, 5 czy 6? Coś takiego. Tak. Pierwszy przeskok to był na tą broń, prawo lobosu. No i później ekspiłem dalej, a teraz wróciłem do obozu i mamy coś takiego. Piękna sprawa, gniew Oriona i świeżutki nabytek nowa kusza. Stara była jak była, nowiutka, no 500 obrażeń jak walnie na łeb, no to jeszcze 8 daje nam do kuszy premii. Także to jest jeszcze nietestowane, broń i ta kusza, nie? To jest świeżutka sprawa. Dobra. Może pogadamy na początku z kucharzem. Jestem głodny, daj coś na ząb. Ciężkie czasy nastały, przyjacielu. Niektórzy z nas zaczęli się zastanawiać, czy wrócą z tej misji cało. Trzymaj mój nowy przepis. Nazwałem go daniem legionisty. Okej. Daj znać, jak ci smakuje. Faktycznie coś nowego. Oczywiście sporo kasy zarobiłem na tych skórkach. Co prawda sporo też wydałem na kuszę. W sumie na kuszę bronię chyba 1,5 klocka czy 1700. Nie, chyba też nawet sporo kosztowała. No, kurde, ciężko mi powiedzieć teraz. Chociaż nie. Dobra, jesteśmy. Coś czuję, że dzisiejszy odcinek będzie trochę szarpany, ale dopadło mnie uczulenie i jest jak jest. Tak, to niech sobie zostanie. A, zjadłem trolesty. Pisaliście mi o tym, jak kompletnie o tym zapomniałem, że nie warto tego trzymać, tylko jeść to na bieżąco. Z tego też było 10 siły. O dziwo, szczaw królewski chyba ze 2 znalazłem, albo jeden, na pewno może 2, ale korzeń nie. Nie, oczywiście nie mogłem tego znaleźć. I tak się zastanawiam, czy za 2000 kupić sobie potkę pod siłę, czy książkę z 2 punktami nauki. Tak się zastanawiam, nie, nad tym. Ale tak, 5 punktów nauki wydamy sobie u Neptuna. Chciałem u Pioruna, ale Piorun chyba gdzieś już przepadł. On mówił, że chyba gdzieś później znika. Chyba, że gdzieś jest, a nie mogę go znaleźć. Ale mniejsza z tym, zaczniemy sobie od areny tego delikwenta. Zobaczymy. Zobaczymy, jak pójdzie, ale myślę, że ta nowa broń zrobi robotę. Wyzywam cię na pojedynek. To chyba dla ciebie za wcześnie namierzenie się z elitą, chłopcze. Przekonajmy się. Tak. Dobra, sam tego chciałeś. Zobaczymy, spotkajmy na co cię stać. Dobra. A i zostawiłem jeszcze, bo spotkałem opętanych barbarzyńców. Siedzą w dużej ilości tam w tej takiej ruinach, gdzie byli bandyci, nie? Takie tam budyneczki były, wieża. Może tam się przejdziemy w tym odcinku nawet. No, zobaczymy, czy tam jest ktoś do pogadania. Może tam jest ktoś z tej listy. Nie? Bo tam była ich całkiem spora grupa. A jednego barbarzyńca ubiłem w jaskini też, gdzie kiedyś byli bandyci, ale spoko, jeden nie stanowi problemu. Na pewno musimy iść jeszcze do Lorda Focusa, bo on chce z nami pogadać, nie? Także taki jest plan na ten odcinek. Chyba powiedziałem wszystko. Zobaczymy, dobra, jak tu przebiegnie walka. Pokaż, co potrafisz. Dobra. Robienia, tylko jest piekielnie szybki. Nie wiem, czy takie parowanie ma sens. Lepiej chyba dać krok do tyłu. No, come on. Tak jest. Auć. Kurwa. No. Pięknie. Zajebiście, dobra. Ostrze mroku chętnie. Bierzemy wszystko. Udało się. Chyba za trzecim razem poleciał. Jest taka sama taktyka jak z Manuelem, nie? Bardzo, bardzo fajna broń. No, jednoręczna, sieczna, spoczko. A, golemy się pojawiły swoją drogą, ale na golemy sprawdza się idealnie ta broń. Obuchowa, nie? Żeby była. Jeszcze zobaczymy. Tak, tak, tak. No i co tam, cwaniaku? Już od dawna nie przegrałem żadnego pojedynku. Brawo, moje gratulacje. A dziękuję, dobra. Zapiszmy sobie. Jak tam? Chcę od... Tak jest.
Pokonałem Alistara. Pokonałeś elitarnego żołnierza. Nie sądziłem, że zajdziesz tak daleko. A jednak. Został ci ostatni przeciwnik na drodze do zostania mistrzem areny i śmiem wątpić, że ci się tak uda. Tak szybko? Twoja nagroda. Okej, okay. Amulet, czarny lobos, dobra. Fajne nagrody chyba powpadały, nie? Zobaczmy tutaj na szybkości. To od razu możemy sobie wypić. Amulet zaczarowanego pancerza, dobra. I co tam wpadło jeszcze? I czarny lobos chyba, nie? Tylko, że my raczej zostaniemy tutaj, chociaż... nie, musimy... musimy chyba zostać, tak. Albo musiałbym... Nie, z pierścienia na pewno nie zrezygnuję. Dobrze... to... A, możemy sobie z... czemu nie? Ochronę całkowitą od razu sobie podniesiemy, jabłuszko też, dobra. Zapiszmy sobie jeszcze raz i zobaczmy... kim jest ten finalista? Chcę walczyć. Stałeś się bardzo silnym wojownikiem, ale jeśli dalej chcesz walczyć, to czeka cię walka z piorunem. Myślałem, że Neptun. Jest cholernie mocnym przeciwnikiem. Uchodzi za najpotężniejszego żołnierza w całym regionie. Jestem gotowy na ten pojedynek. Skoro tak, to wyzwij go na arenę. Tylko, że gdzieś przepadł, ale skoro mam okazję wyzwać go na pojedynek, to jednak jest szansa, że on będzie w obozie. Bo ten berserker to mnie bardzo interesuje, nie? Tylko... Nie no, chodźmy go poszukać. Znaczy, nie. Bez pancerza to nie chcę próbować nawet z piorunem, bo... rozsmaruje nas. Zresztą nie wiem, jaką ma broń piorun, ale chyba dwuręczną. Lord Santos wygląda, jakby chciał coś do nas powiedzieć, ale nie. Tak jest, Ave, wiadomo. Dobra, i tak musimy iść do Lorda Focusa. Tu pioruna niestety nie ma. Ale chodźmy do Lorda Focusa, czyli gdzieś... gdzieś by zniknął, to no. Wszystko tylko plotki. Chyba, że... A, jeszcze pójdziemy do lochów. Pewnie. Bez a, właściwego klucza. I pójdziemy do gościa, tego najemnika, wymienić ten pancerz, no. Bo on tam już ma jakieś fanty ciekawe do ogarnięcia. Żal mi tego biedaka. Słyszałem twoją rozmowę z Mordragiem. Zdarza się, że opętani nie wykazują na pierwszy rzut oka żadnych ponurych oznak. Okej. Dlatego nie powinieneś więcej rozmawiać z Udon Kaenem, dopóki nie zostanie zwolniony z aresztu. Mam nadzieję, że wyraziłem się wystarczająco jasno. Odchodząc od tematu, mam dla ciebie ważkie zadanie, Leo. W podziemiach, w których dopadliśmy Lupino, znajduje się pewna stara krypta. Wierzymy, że mogą się tam skrywać jakieś artefakty, które ostatecznie mogłyby pomóc w walce z czarnymi magami. Nadszedł czas, by zbadać to miejsce. Wcześniej zabarykadowaliśmy wejście na wypadek, gdyby mieli wydostać się stamtąd jacyś nieumarli. Okej. Z tego co mi wiadomo, krypty pilnuje kilka szkieletów, nic wielkiego. Z pewnością sobie poradzisz. Twoim zadaniem jest przeszukać kryptę i znaleźć coś, co mogłoby nas zainteresować. Dobrze, ale... Powiedziało, że to ja cię przysłałem, a wpuści cię do krypty. Ale martwi mnie co innego. Trochę zachowuje się, jakby odciągał moją uwagę, a na pewno ten gość, który zabił naszego ziomka, kłamie. Nie jest opętany. Na bank. Boję się, że Lord Focus też może w tym siedzieć po tym, co on nam teraz powiedział. Kurde, boję się. Mam nadzieję, że się mylę i mam nadzieję, że to nie jest pułapka w tej krypcie, żeby nas udupić, nie? No, być może jest na misji. Aha. A, czyli jednak go nie ma w obozie. Dobra. Ale to dobrze wiedzieć, że mamy to w dzienniku zaznaczone. Lordzie. Mam nadzieję, że ten się zajmie tematem, no. Dobra, tak. O, pytanie. Możemy? Chcę się szkolić. Widzę, że stałeś się już bardzo doświadczonym wojownikiem. A jak? Pomogę ci wznieść swoje predyspozycje na jeszcze wyższy poziom. Pewnie chodzi o siłę, nie? Tak. O, ten już sobie 200 liczy. Dobra. Myślę, że tutaj sobie wydamy na to. No... Tak, sfinalizujemy to. Do pioruna, jak znajdziemy pioruna, to myślę, że wbijemy kolejny poziom.
Opanowałeś swoje ciało na mistrzowskim poziomie. Okej. Okay. Jeśli nadal chcesz wzmacniać swoją sprawność, zainteresuj się ważeniem eliksirów życia i zdrowo się odżywiaj. Zbilansowana dieta i 5 posiłków dziennie. Rozumiem, rozumiem. Awe. Dobra, zajebiście. Oj, 1200 HP, to już brzmi fajnie. Jeszcze tylko jakiś lepszy pancerz i naprawdę jest pięknie. Silne ciało, 10 na 10, no. Dobra. Był sztok. Tak jest. Zerknijmy sobie na lochy. A może nam się należy już lepszy pancerz. Zobaczmy. Nie ma sprawy. Zobaczmy. Chciałbym ciężkie pancerze są zarezerwowane. Aj, jeszcze nie. A on ma też chyba jakąś kozacką broń. No to jeszcze lepszą niż tamten gościu. No, to zdecydowanie. Ale no. Kurde, to co by mnie interesowało, to są jakieś jeszcze kosmiczne. A czemu to jest? Widzicie, to ma. Nie, to ma trochę większe obrażenia. Dobra, ale tutaj jest taki zasięg, że masakra. Dobra, mniejsza z tym. Myślę, że zobaczymy się u tego najemnika, chyba że tu w lochach się coś wydarzy. I jesteśmy na miejscu. Znalazł zdecydowanie. Tak. Masz coś? Tak, chyba mam coś, co mogłoby cię zainteresować. Spójrz, znalazłem ten niezwykły klucz w krypcie. Okej. Był ukryty w złotej skrzyni razem z klejnotami. I co miałbym niby zrobić z tym kluczem? On musi gdzieś pasować, tylko pytanie gdzie? Ja specjalnie nie zamierzam już tego dochodzić. Jestem już zmęczony ciągłym szukaniem skrzynek i eksplorowaniem doliny. No okej. Zrobiłem już swoje. Czas powoli zwijać żagle i wracać w rodzinne strony. No ale jeśli ty masz na to siłę, to proszę bardzo. A bardzo chętnie. No więc jak? Jesteś zainteresowany? Pewnie, ja dużo podróżuję. W ogóle napiszcie mi, nie? Bo to mi na pewno ułatwi, gdzie mniej więcej mogę szukać zamka. Chyba że to jest związane z fabułą, no to możecie się wstrzymać. Biorę, dawaj ten klucz. Pewnie. Wspaniale. Życzę więc owocnych poszukiwań. No, dobra, git. Wiedziałem, że opłaci się poczekać. Klucz z czarnej rudy, no to musi być wartościowa skrzynia, jak jest taki wartościowy klucz, nie? Ale nic, dobra, chodźmy od razu. Tych opętanych barbarzyńców sobie zostawię na następny odcinek. Chodźmy tutaj, do Yao. Bo jesteśmy w zasadzie tuż obok. O, to jest bardzo pożyteczna roślina, no. Mam ogromny deficyt tego. Dobra. Chyba nie będzie problemów, nie? Muszę się dostać tak do krypty. Jest. Bezpośredni rozkaz Lorda Focusa. Dokładnie. To znowu ty. W takim razie, właź. No. Weź ten łój kretoszczura. Mechanizm na dole dawno nie był okej. używany. Okej, dobra. Faktycznie, tam były takie kraty były, tak, i mechanizm, dobrze. No myślę, że no, jak będą same szkielety, to easy. Ale coś czuję, że może być jakieś zombiaczki, albo ci tacy martwi palladyni. To już jest... Ale mamy nową broń. Także nie stresujmy się zawczasu. No i pytanie, czy to będzie pułapka, nie? Kurwa, no mam nadzieję, że nie, bo jeśli tak, to się rozczaruje Lordem Focusem i to w opór. No ale zobaczmy. I mam nadzieję, że po tej robocie też dostanę możliwość lepszego pancerza, bo już mocno mi brakuje. Na razie to widzę tylko niebieskiego fantoma. Aha, mamy zombiaczki. O, dobra, i szkielecik biegnie. Okej. Oj. Trochę niedobrze, że tak we dwójkę. Fajnie by było, jakbyś padł jakimś krytem. Dobra, o kurwa. W sensie dość mocno mnie rąbnął. A chyba z takimi zombiakami nie, jeszcze nie walczyliśmy z żołnierzami. Nie. Okej. Czy jednak zombiaczki są i szkielety? No już o szkieletach mówił. Do żarcia coś mamy, mamy kokos. No i w zasadzie tyle. Dobra, weźmiemy troszkę spotek, się podleczymy, bo to one są. Chociaż trochę surowców na to idzie, ale i tak taniej niż jakbyśmy mieli kupować
Wtedy to w ogóle byłaby masakra, takie jak spienie. A ta kusza, nie wiem czy kusza działa dobrze na zombiaków. Chyba nie szczególnie. A nie, coś tam kurwa zadziałało, tylko że oni są cholernie szybcy. No. Dobra. Na szczęście łatwo go blokować. 400 expa, dobrze, zapiszmy sobie. O, fajne rzeczy. A tutaj coś, nie, tutaj już nie. I mamy Palladyna. No akurat Palladyna się tu spodziewałem, tych strażników to nie szczególnie. Okej, tylko nie wszyscy naraz. Jakby się... O, dokładnie tak. Kurwa, nie wszyscy naraz. A chyba wszyscy się rzucili. O Jezus. To niedobrze. Niedobrze. O kurwa. Chyba trochę uprzedziłem fakty. Nie, 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 do dupy. Czekajcie, ktoś... Czy stoją, żeby dokończyć robotę? Mam nadzieję, że nie. Aj, shit. Kurwa, idzie dwóch. Niedobrze. Dobra. Okej, na spokojnie. Ten nie ma takiego jebnięcia. Dobra, pięknie, jakoś to poszło. Okej, o, stare monety 70. Gościu. Trzeba będzie odwiedzić z powrotem naszego dziwnego kupca. Ale to później. Dobra, zapiszmy sobie. Tam został chyba jeden, tylko biedny szkielecik. Chyba ta. Nie wiem, kto tam zszedł. Tam zszedł Jao z kompanami? Nie wiem, czy tego nie wytnę, ale no nie, może to zostawię, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. No, jestem ciekaw, czy będą chcieli mnie tutaj wydymać. Mam nadzieję, że nie, cholercia. Znaczy kwestia, czy znajdziemy tu faktycznie artefakt. Dobra, deszcz ognia zajebiście. Okej, okay. Czarna ruda by się przydała i śmierć ożywieńcom w sumie też. Ale nie, no deszcz ognia jest w pyte. Jest w pyte. Ruda zajebiście, przyda się. No, kasa też się przyda. Już mi się podobają te sarkofagi, a nie było ciężko, nie. Nie, no, brakuje nam pancerza, nie? A tak to byłem dobrze przygotowany. Okej, okay, sreberko. To nie był jakiś buff na stałe do many, przepraszam bardzo. Tak, to od razu możemy sobie to wypić. Nie, nie, tego na razie nie chcemy. Dobra, tu coś leży, nie. A ta, dobra, aha, nie ta strona, okej. Zobaczmy, co mamy tu. No, monetki, czarna perła, zajebiście. No, halabarda to taki szmelc, ale perła i te stare monetki spoko. Dobra, nie ma artefaktu, nie? Cały czas nie ma artefaktu. Mnie trochę martwi. Troszeczkę. Coś jest. Coś, czarna ruda zajebiście. Do, światło to jest bez sensu. Monetki spoko, ruda. Szkoda, że tylko jedna bryłka, no ale to jest zajebiście cenna rzecz. Dobra, mamy chyba wszystko. Pytanie, ile ja mam tej rudy? Aż 3 bryłki, wow, i 2 czarne perły, zajebiście. Pytanie, czy chcę użyć tego instrumentu? Czy mogę? Co? Co tu się dzieje z tym? Momencik. Coś się unosi, ale nie, nic się nie dzieje. Nie wiem, czy powinienem tego używać. Może wczytajmy. W razie W, jakbym już coś miał zepsuć. Dobra, spadamy. Zobaczymy, co tamci chcą. Mam nadzieję, że nie chcą
nas wydymać. Bo się rozczaruje i ciekaw jestem, że... Znaczy ciekaw jestem, raz mi się zrespili czarni magowie. Tam obok tej skrytej kryjówki bandytów, co mieli ekwipunek z obozu, wiecie. Tam co Horacy oszalał. Horacy? On był Horacy? Czy Hektor? Już nie pamiętam. Ale wiecie na pewno o co chodzi. Tu kończy się twoja podróż. Hej, co jest grane? Dostałem rozkaz, by cię zabić. Rozumiesz. Nic osobistego. Kto kazał ci mnie zabić? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Nie przedłużajmy tego. Wyciągaj broń. Czyli Lord Focus też jest... Kurde, ale pięknie go wyczułem. A, gnida. Cholerna gnida. Dobra. Muzyka... Dobra, o Jezus, schowaj to. Nie podoba mi się, że ich leci dwóch. Kurwa mać. Ten jak zapieprza. Skurwiel. To znowu coś. Dobra, wiecie, kurwa mać, a wiecie co, może warto przed nim spieprzać. No liczyć, że się gdzieś, kurwa, wiecie, gnida zablokuje. Jeszcze się spotkamy. Gdzie on jest? To znowu coś. Tak jest. Tak jest, kurna twoja mać. Zużyłem jedną potkę. No może i była przydatna. Co on tutaj miał? Książka... O, szkoda, że taka mała. Dobra. Formuła na amulet potęgi Oriona. Instrukcja dotycząca tworzenia potężnego amuletu. Jedynie najzamożniejsi z głodnych mocy czcili Oriona. Mogą sobie nań pozwolić. Mogą sobie nań pozwolić. Dobra. Bierzemy, co miał śmieć. Pułapka. Ach! Jao próbował mnie zabić. Powiedział, że ktoś wydał mu taki rozkaz. Cholera, nie jest dobrze. Zaczynam mieć wątpliwości, komu mogę ufać, a komu nie. Książę Neptun musi się o tym dowiedzieć. No kurde, Lord Focus, no. Chyba... A jak Neptun w tym siedzi? Nie no, nie dał nam żadnych poszlak, żeby go oskarżać. Ale Focus... Oj, gnida. Kurwa, komu ja mogę ufać, nie? Mordragowi? Nie, Mordrag zachowywał się normalnie. Ten Focus z tym dialogiem z dzisiaj jakoś... Dobra, walnijmy sobie potkę. Bo tam jeszcze jest jeden frajer. Pokaż mi to. Cholera, myślałem, że to jest potężniejsza broń niż mamy. Ale ma kozacki zasięg. No kurwa, i wygląda kozacko. Nasza broń też wygląda fajnie, ale... Dobra, chodźmy po tego zjeba jednego. Dobra. Jak chcesz. Nie dajesz mi wyboru, stary. A ty miałeś coś konkretnego przy sobie? Miód, kosa, gulasz, książka doświadczenia. O, też macie te książeczki. Dobra, to ja sobie chętnie te książeczki poczytam. Rozumiem. Troszkę mało expa, ale niech będzie. Rozumiem. Tak, formuła na pierścień szybkości. Czekajcie, gdzie jest ta formuła? Czekajcie, to jest to. Okej, zaklęcie potęgi samego Boga w tak małym przedmiocie okazuje się kosztowne, aczkolwiek możliwe. Można to osiągnąć wydobywając na stole runicznym moc z pięciu najpotężniejszych amuletów każdego rodzaju oraz dodając magiczną rudę czarną perłę, krew. Jako ofiarę i domieszkę złota, najlepiej złoty pierścień. Czekajcie, każdego rodzaju, dodając magiczną rudę mam, czarną perłę mam, krew mam. Chyba pierścień złoty też mam. Do stworzenia amuletu potrzebne są następujące składniki. Amulet zaczarowanego pancerza. Amulet wiecznej witalności. Cholera, ja trochę posprzedawałem tych amuletów. Amulet tygrysiej zwinności, amulet lwiej siły. Amulet oświecenia, 5 brojek magicznej rudy, jedna czarna perła, jedna fiolka krwi i złoty pierścień. Ciekawe, jakie to staty daje, ale ja na pewno nie mam tych wszystkich pierścieni. Dobra, to mam. Amulet wojownika, szukam magii wiecznej. Ja chyba nawet nie mam jednego takiego tego amuletu, który potrzebny jest. Trzeba by chyba wszystko kupować. Jeśli jest do kupienia.
Dobra, wyjdźmy na powierzchnię. Zobaczymy, co na zewnątrz się dzieje. To mam wytwarzanie... Dobra. Spoko. Chyba powrót do obozu zostawimy sobie na następny odcinek, tak coś czuję. No... Jeszcze tylko tutaj zobaczmy, czy ktoś tam jeszcze nie czeka. Jao zawsze był takim służbistą. Nie będę za nim tęsknił, absolutnie. Ale kurde, to było tylko narzędzie. Wykonywał rozkazy, a prawdziwy Zgret gdzieś tam czeka w obozie. Zdrajca. A pytanie, czy mogę tu z kopaczami pogadać? Jeszcze kurwa nie ma tu... O. Uciekli, czy zostali zabici? Ciekawe. Dobra, nic. Na tyle w tym odcinku, także wpadajcie do opisu pod filmem, trzymajcie się i na razie.